Dzień dobry, godzina 9.38, witamy Was pięknym porankiem. No to pierwsza wstaweczka do naszego filmu pod tytułem Od Holandii do Skorzęcina, jak nie planować wakacji, o jakby to powiem wersji PGH. Jedziemy teraz po Krystianka, naszego fajtera z Pławna. Następnie o 10.00 z biureczka, trzeba będzie coś zjeść wypić kawuchę, bo stałem chyba z 15 minut temu. No i co? Chyba mówiłem, że godzina 9.38. Widzimy się za niecałą chwilę, a jeszcze bardziej za chwilę przy zimnym browarku. Także nara! Godzina 9.58, mamy 2 minuty, żeby być właśnie w Murowanej. Zebrałem Krystianka, witaj się. Siema. Zawad jako, z Pławna. Witam, witam. Jedziemy do punktu zbornego. Jest godzina 10.20, wyjeżdżamy, wyjazd PGH, Igor powiedz coś. Siema, będzie bardzo fajnie, nie zrób to. Krystianku. Siema, nie dojedziemy, nie ma szans. Opuść sobie od kierowcy. Myślę, że będzie jakaś usterka samochodu za 20 km więc. Będzie dobrze. Krystianku, powiedz coś o pogodzie. Do pizdy jest ogólnie. Nie przeżyjemy tego. Mega szczęście i mega pozdro. Lekko kropi. A kierowca się wypowie? Nic nie widzę. Dojedziemy. Godzina 11.17, przystanek w Gnieźnie. To się nagrywa? Dzień dobry. Pokaż jaja. Ale masz jaja, Krysiu. Dzięki. Pochwal się, co mamy. Piwny bączek 10%. Tak, razy 4 dla każdego. Namiot popusia. Hamak Krystianka. Hamak mój z tarpem jakoś rozłożonym. O, tak od środka. I namiot Igora. Let's go. Krystian, powiedz co będziemy degustować. Piwo mocne, a nie co? Piwny bączek tylko, tak? Piwny bączek. Dobrze. Ten już nie może tam wytrzymać. Ten się rozłożył jak u siebie. In nomine Patria et Spiritus et Filii et Spiritus Sancti. A, ten dobrze liwe. Blok. Przemyślenia. Co ty pierdasz? Takie złe, no. Jak spyrol w chuj. Dobre. Kurwa, weźcie łyka? No wziąłem. Spyrol w chuj, nie? Kurwa, takie mocne jeszcze trochę piwo. Możliwe, tam się dalej miesza w chwilę. No już po trzech piwkach. Wylatkowo. Wracamy z zakupów, idziemy na obozowisko, robimy grilla i bawimy się dalej. Stan na aktualną godzinę 19.26. Stan trzeźwości. Stan trzeźwości. Brak. Brak dalej. Dziękuję za uwagę. Jak Igor kiełbaska? Proszę tego Mira lepszego masz. Od Lewandowski. Nie wejdź. Igor, stan na 19.32. Nie powiem. Krystianku, bardziej doświadczony w boju. Popuść. Majonez. Majonez. Nie, dobrze. Popuść, godzina, która jest? Nie wiem nawet. 8.50. No. Dzień dobry, dzień drugi. Skończyły nam się zapasy. Idziemy do sklepu. Chyba drużyna pierścienia. Maksiu nam się zgubił. Co robisz, Krysiu? Zupę. A co tam takiego czarnego pyła? Zupa. Pieprz, nie? Trzeba się doić. No. Bo gdzie byłeś? Ty to wyszką robiłeś, myślałeś? Gdzie? Na stronie. Aha. No już przyjarany tam. Akurat rozpocząłem nagrywanie. Klient jest obmacywany. Tak? To jest golenie z finiszem. Oła. O kurwa. No to będzie wideo na live'ikach.
wiesz, whisky ci podają jeszcze. No, czasami tak. Pójdź, jest godzina w pół do pierwszej nocy. To jest nasza druga noc. Weź czy powiedz coś mądrego na vloga. Coś mądrego? No. Nie śpajcie dzieci, kurwa, metadroną. No skończycie jak ten. No, nawet no, go nie widać, taki ja, ciemny już. Ja też ja mogę powiedzieć tak, mądrego. Nie śpajcie metadronu, metadron jest zły. Mam też coś mądrego do przekazania. Lepiej śpać to miękkie narkotyki. No, co powiesz, Krzysiaku? Ogólnie kiedyś miałem kolegę Piotka, ja z nim zrobię. Trzeci dzień, godzina 8.30, zjadłem śniadanko, dwóch jajek, jajeczniczka i herbatkę. Wybrałem się na lekki spacer po lasu, bardzo ładnie i idę. Spaceruję już tak sobie, tak, no z 20 minut myślę. Chłopaki jeszcze spali, także zobaczymy, czy będą spać, jak wrócę. Czy się opudzili może. No, mam nadzieję, że się nie zgubię, jak popuść wczoraj. Ale raczej nie wiem, bo dałem tą drogę powrotną. Czy coś jeszcze? Wczoraj mieliśmy dobry obiad. Zupa kremu z kurek, o. To jak popuś i Krystian. Ja wziąłem mirunę w cieście piwnym, bardzo dobra była. Jest tak jakieś takie frytki dziwne. Popuś wziął jeszcze frytki chyba z szarpaną wołowiną, a Igor burgerka. I dzisiaj idziemy do tej samej knajpy, ale zjemy coś innego. Krysiu, co jesz? No powiedz do widzów. Nie, nie powiem. Powiedz. Nie powiem, co jem. Nikt nie widzi. No powiedz. Drożdżóweczkę se wcinasz? Nie, ja już nic jem. Zgadłem. Bo się nie najesz. Nie wiem. 9.24. Stary wstał. Dobra, mam to na kamerze. Godzina 5.55. Dzieciuki jeszcze śpią. A ja sobie zrobiłem śniadanko. Jajeczniczkę z herbatką, bo jest piątek, więc jest mięsa. Jest czwarty dzień, godzina za 10:12. Jak widać, już się pakujemy. Tutaj Simon i Christopher pakują namiot. Ja tu hamaczki już jeszcze mam do zrobienia. Plandekę już złożyłem. Rzeczy już powoli też ogarniamy. No i Igor. Igor, powiedz coś. Do filmiku coś powiedz. A co robisz? Pale i sra. Także jak widać, wszyscy są dzisiaj bardzo produktywni. Tu był namiot, tu był hamak, tam był drugi. Igor! No. Co robisz? No, wstaję. No dobrze. Krysiu, jak ci się podobał wyjazd? Spoczko. Dobrze. Czekam, jestem ciekaw, gdzie pojedziemy za rok. No. Popuś się zagubił w akcji. No, auto poszedł, a za rok... Jakie kierunki obstawiasz, Krysiu? O kurde, może być ciężko. Brazylia obstawia, no? Brazylia to... Brazylia. Dobry kierunek. Dobra, Igor, jak myślisz, gdzie za rok pojedziemy? Co? Jak myślisz, gdzie za rok pojedziemy? Trudne pytanie. Powiedziałbym, że może... Gniezno? Gniezno, dobra. Duży rozstrzał, ale nawet blisko. Ja? No. Ja mówię, że jesteś piękny. Wjeżdżamy z miejsca zamieszkania naszego czterodniowego. Jedziemy na obiad. Krysiu, powiedz coś. Powiem coś. Igor? Powiem coś. Popuś. Jedziemy zjeść. Jedziemy zjeść. Co? Kurwa. Może by go podobno o smaku orzechowym. Tak? Recenzja na żywo. A pachnie ładnie. Jak kurwa. Babuś, ta mina taka niezadowolona trochę. Pachnie mega dobrze. Tak? No.